W dzisiejszym odcinku robimy Skybase'a, który będzie polegał na tym, że będziemy musieli mieć balony. No i balony będą ratować nas od upadku. Oczywiście postaramy się wygrać tam u samej góry. No jeśli chcecie więcej Skybase'ów na tym kanale, pokażcie to łapami w górę. Jeśli będzie dużo łapek, no to będzie kolejny Skybase. Umówmy się na 3000. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po kolejne 1000. No i będzie nam bardzo miło, jeśli jeszcze dzisiaj wpiszecie kod Ewela do sklepu. A więc widzowie, tak jak powiedzieliśmy wam na samym wstępie, w dzisiejszym odcinku robimy Skybase'owy balonowy challenge. Także lecimy dokładnie w to miejsce. Podzieliliśmy się z Rafałem na zadania. Moim zadaniem jest zbieranie matsów i leczenia, czyli praktycznie to, co w każdym meczu. Nie, no żartuję. Czasami zrobię jakiegoś killa. Ale Rafał będzie szukał balonów i też oczywiście możemy mieć jakieś bronie. Także po jednej broni sobie zabierzemy, żeby też koksić. I teraz co najważniejsze. Wtedy, kiedy my to nagrywamy, okazuje się, że znalezienie balonów czy też kulki jest ultra ciężkie. O, w ogóle zostałem zaznaczony. Wczoraj bardzo długo szukałem balonów, jeśli chodzi o znalezienie ich właśnie w kilku customowych meczach. Nie udało mi się to i znalazłem na Twitterze, że jest dosyć duży problem, żeby to znaleźć. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy go znaleźli. Klikajcie łapki w górę. Ja od razu sobie biorę, o, mam shotgun na Rafał, mam apteczkę. Biorę sobie też akacza. W razie W, jakbym tutaj nie znalazła leczenia, a żeby, jakby były typki, żebym mogła tutaj jakoś strzelać. No i zbieram macy. Także ja się zajmuję zbieraniem maców. No ja też tutaj coś będę zbierał, ale no będę się głównie skupiał na tym, żeby wziąć zaraz jakiś battle busik i wjeżdżać w budynki. To będzie najlepsza chyba opcja, albo po prostu dobrze by było iść na jakąś dużą miejscówkę, gdzie jest dużo skrzynek, żeby było to mega łatwo zrobić. No ale czy się uda, no zobaczymy. A balony głównie lecą ze skrzynek, czy na ziemi można je znaleźć? Właśnie nie wiem, bo ja ostatnio jak szukałem balonów, to robiłem to dokładnie w ten sposób, że rozwalałem budynki, więc nie wiem, czy to było w środku. Mam balony! Naprawdę? Tak. No to mamy duże szczęście, widzę. A miałam mówić na początku, że ja znajdę balony, bo ja mam szczęście. Ale naprawdę ja ogólnie mam mega szczęście w swoim życiu i udało się. Ale te balony teraz jakieś inne są, jakieś taki jest szary, zamiast czerwony to szary. Tak, ponieważ one są teraz wojskowe, a co do twojego szczęścia w życiu, to ja jestem najlepszym przykładem, widzowie, tego, że Ewela ma bardzo duże szczęście, bo spotkała mnie na swojej drodze. Grzeczności nie zaprzeczę. Tak, oczywiście, że tak. Spróbowałabyś tylko. Ja sobie biorę jeszcze flinta, w razie czego jakby mi balonów nie dootwierało, ponieważ balony teraz troszeczkę działają w inny sposób, więc nie są one już takie kolorowe jak kiedyś, co moim zdaniem jest bardzo słabe. I znowu Epic Games, fajny przedmiot, zaczyna osłabiać, co jest moim zdaniem bardzo złe i mam nadzieję, że Epic się nawróci. Ale jest na plus w tym odcinku, bo nie będzie tego tak widać, jak będziemy mieli tutaj na Skybase'ie. I dlatego też ubraliśmy takie skiny, żeby nas właśnie było... O, mam legendarną brońkę nawet, ale będziemy z góry tutaj koksić. Goście u mnie. Ewela, śmigłowcem do mnie przyleci. Ja słyszę to. Oni cię widzą. Ja nie mam uciekać, czy co? Ja biorę ciężarówkę i jadę. Ty zbieraj masy tam, bo oni cię nie widzieli. Trzeba łowić ryby jeszcze. Oni nad tobą latają. A, no to fajnie. Jak mamy śmigłowiec w grze, to będzie problem duży. Wiecie, o co chodzi. Dobra, uciekam od nich. Mam działko. Lecę działkiem. Biorę jeszcze jetpacka w razie czego. No nie, gości mam. Ja idę do strefy. Okej, Ewela, idź do strefy. W ogóle ja wam opowiem jeszcze jedną sytuację ciekawą, wczorajszą. Aha! Co się stało? Rafał, nie padnij! No właśnie, jest problem. Ale wczorajsza sytuacja jest taka... Już zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Dobra, nieważne. Ja biorę samochód i jadę do ciebie. A do mnie lecą goście. Ewela, musisz pomóc. Do ciebie, czy nie? No, jedź, bo ja mam problem. No nie, no ile mu zostało? Dobra, Ewela, uciekaj, weźmiesz moją kartę za chwilę. Uciekaj i pójdziemy sobie na grotę i weźmiemy sobie stamtąd duży apteczek. Bo chyba nie będzie czasu, żeby łowić. Oni nie gonią mnie. Wyjdź i musisz po prostu przejść po kartę. Myślisz, że oni tam kampią? Myślę, że masz dwie apteczki, możesz wejść do tego, do krzaka i po prostu poczekać. Ci wydaje, że oni poszli. Dobra, Ewela leci mnie odrodzić, ma 50 HP. Użyjesz sobie zaraz Ewela apteczki, ale właśnie pierwsze może mnie odróć. Chociaż nie, ulecz się. W razie czego, jakby ktoś tu był, czy coś takiego. Muszę ci apteczkę chyba wywalić też, bo ty będziesz miał mało HP, nie? O! Czekali tutaj jednak chyba. Mam balony, mam balony. Dobra, no to bardzo dobrze, tylko teraz jest problem taki, że mamy strefę, ale to nie jest aż taki duży problem. Dlaczego? Bo wybudujemy się nad wodą, tylko musimy mieć Ewela jak najszybciej, jak najwięcej maców. Ja mam 800. Dobra, także wszystko mamy, widzowie, zbieramy macy i widzimy się już na budowli. Dobra, a więc lecimy i słuchajcie, budujemy się stąd i po prostu pójdziemy cały czas nad wodą, ale balona, Ewela, dawaj balona. Dmuchaj balona. Ej, fajne te balony są, w ogóle one są inne. Ależ
sztosik. Także zaczynamy, widzowie Skybase'a, z balonami. Przypominam, żebyście subskrybowali nasz kanał po więcej takich szalonych odcinków. Balony miały być niewidoczne w powietrzu, a jednak są kolorowe. A jakie masz kolory? Jaki masz kolor? Żółty. Mi się ten kolor ze spodniami takimi wojskowymi kojarzy. Ej, mi się zawsze ręce pocą na Skybase'ie, bo ja się boję, że spadnę. A mi też się spociły, ale ja się nie boję Skybase'a, tylko boję się tego, że ktoś nas zaraz podwali. To będzie trochę przykra sprawa. Jak ci się skończą matce, to mów, to ja ci będę dawać. Dobrze. To ten kruk tu nam siadł na tym. Smykaj stąd, to nasze. Ej, czemu mi chce balon pęknąć? No, pęknie za wysoko. Ale tutaj pęknie na Skybase'ie? Chyba nie. Najwyżej będziemy się łapać balonami, no nie? Ej, boję się trochę, bo... Jak podskoczy, to prawdopodobnie mi od razu balon strzeli, więc no... O Jezu! Dobra, jakie miałem ten! Już myślałem, że zlecimy. XD, co to było? Dobrze, że miałeś balona. Dobra, musimy podskakiwać trochę, żeby dogonić tą strefę. Co ta strefa tak daleko? Ty, możemy w prawo po prostu iść, patrz, co my robimy? Przecież mogliśmy to zrobić. To wiesz, jaki jest problem? Boję się, że nam tych maców może nie starczyć do samego końca. Ale mam ręce spocone. A ja prawie nie mam maców. Dawaj do strefy. No mam nadzieję, że przynajmniej do strefy mi się... Chociaż przeszliśmy bardzo daleką drogę, więc będzie dobrze. Mogliśmy może dopiero nad tą wodą zacząć tutaj. No tylko by, wiesz, było widać to jakby dół i wtedy by było lipa. Fontannę może dam, bo to jej będzie szkoda. Ej, ja mam niebieski balon teraz, patrz. A, bo to fontanna, bo też to nie idzie na HP. Po co ją dam? Nie wiem. Właśnie, ja nie wiem, co to. Ej, ale jak daleko strefa. Ale nad wodą, ale mamy balony, więc... Ej, tą fontanę pewnie widać, przez co przegramy. Tylko metal masz, Ewela? 100 metalu. 100 metalu. Widzowie, trzymajcie kciuki, bo będzie się działo. A bo to, patrz, to już jest koniec. Ja myślałam, że to dopiero początek tutaj gdzieś. Ale daleko ta strefa jest. Jest w ogóle na samym środeczku zrzut. Ja się boję tylko jednego, tego pomnika, że oni z tego pomnika będą się wybijać do góry i po prostu nas zauważą. Ale no, jak zauważą, no to po prostu ich wyjaśnię. No i tyle. Mamy właśnie broń, także w razie jakbyśmy spadli na dół, to możemy jeszcze walczyć. I może daj mi jeszcze trochę matów, żebym miała się czym bronić. A nie masz metalu w ogóle? No 100 mam, no dobra, starczy. No weź sobie metal po prostu, bo i tak nam prawdopodobnie zostanie tylko metal do tamtej chwili. Ale to jest długie, a rzeczywiście daleko się tam przebudowaliśmy, patrz. No patrząc na mapę, to naprawdę jest to stąd. Więc to jest naprawdę kawał. Nie wiem, my to chyba źle trochę obliczyliśmy. W sensie ja to źle obliczyłem tutaj, no bo ja podjąłem decyzję. W prawdziwym życiu nie mam tego lęku wysokości, a tutaj jak patrzę, to się stresuję i mam jakiś lęk wysokości, nie wiem. No bo tu może się odcinek zakończyć, nie? Jak spadniemy, więc widzowie... A w prawdziwym życiu może się życie zakończyć. A w prawdziwym życiu tak może być. Nie jest aż tak daleko w sumie. Ja ci dam trochę tej cegły. Dzięki, 50 wirawona. Dobra, teraz po prostu idziemy. Nie skręc, albo dobra, w sumie i tak jak nas mają zobaczyć, to i tak nas zobaczą. Mam nadzieję, że no, tam jakiś Polak jest na dole i wie, że nagrywamy odcinek. Ale teraz Skybase'y nie są aż tak popularne, bo był taki okres, że wszyscy robili Skybase'y i co mecz patrzyłeś się w chmury, czy ktoś jest na niebie, nie? A teraz mi się wydaje, że nie jest to aż tak popularne i dopiero na końcu, jak ktoś nie może znaleźć kogoś, to wtedy patrzy w niebo, nie? Tylko wiesz, jak patrzysz na przykład pod kątem, bo ktoś jest wybudowany, patrzysz pod kątem to jakby do góry lekko, to widzisz, że tam o, coś na tym niebie się ciągnie. No i bardzo łatwo jest to zobaczyć. Szkoda. Kiedyś było inaczej, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś budowaliśmy taki Skybase, że była woda dookoła. Pamiętasz to? Dookoła woda? Tylko nie wiem, czy... Nie, to nie Ewela była. To nie z Ewelą nagrywałem. Jest dobrze. W razie czego, nawet jak te balony nam tutaj nie wyjdą, to mamy wodę. Czy jak spadniemy na tym balonie, to ten jeden nas ocali? Musimy chyba dopompować, tylko teraz jest tak, że chyba tego balona się nie da w końcu dopompować. Ja nie wiem, jak to teraz działa, ale wydaje mi się, że się nie da. W ogóle patrz, Ewela, co mam. Tą niespełnioną rzecz, co mieliśmy kiedyś. To dzisiaj podwójny challenge może. O nie. To ty pegleci nie zauważ nas może. Trzymaj kciuki. Przed nami są. Gdzie? No tutaj pod nami się odrodzili. O, no i właśnie tego się najbardziej obawiałem, że tutaj będą na tym gościu. Buduj. Za chwilkę, musimy iść bardzo równiutko teraz ze strefą, Ewela, chodź. Nie bój się, powolutku. Pomalutku, bez pośpiechu. Musimy iść powoli, żeby nie spaść. Bo teraz, Ewela, wiesz, że możemy spaść. Rafał, ty mnie nie stresuj, bo ja się stresuję. A mogę ci zedytować pod nogami? Nie, ja się nie mogę stresować, bo stres piękności szkodzi. Ej, strefa jest jeszcze duża. Tak szczerze, strefa jest jeszcze bardzo duża. Oni tu pewnie kisną po krzakach wszyscy. Biją się tu, biją, bo tego tak nie widać z tego Skybase'a. Tu są typy pod nami, na samym środeczku. Ale patrz na tych tu! Czekaj, ale tu. 5 gości zostało, Rafał! Patrz, tu, tu i tu, no oni się tu leją i to są ostatni ludzie. Ej, ale ci na lewo to są jacyś chyba tacy jak ja.
Ci się zabudowali. Ej, my to może wygramy. No oni się zajęli teraz mocno sobą i nas nie widzą, co ciekawe, bo się bardzo na sobie skupiają. Może się uda. Ile mamy składów? 3 czy 4? 3. A bo tutaj jest ten jedynka, tutaj jest w tym metalu. A tu jest dwójka? No i my? Ale, Rafał, możemy z wysokości strzelać, czy nie? Nie. Nadmuchaj sobie jeszcze jeden balon. Nie, później. Dmuchaj i nie podskakuj. No. To był test, czy Ewela nie odleci. Aha, dzięki. Bo ja mam matsy, nie? Ja mam matsy i bałem się, że zostaniesz sama tutaj. Tam na skalę chodzi jeden typek po górze. Chyba nie ma matsów, skoro tak chodzi sobie. Nie chcę tutaj zapeszać, ale wydaje mi się, że nie zostali zbyt dobrzy gracie. Dobrzy się mówi, czy dobrzy? Nie wiem, zawsze właśnie też mam problem z tym, czy się mówi dobrzy, czy dobrze. O, coś chyba do nas leci. Nie, oni cały czas między sobą się biją. Pięknie. Pięknie. Czasuj, tyłek! Nie krzycz na mnie, ty! Jezus, ja się stresuję tutaj! Ile oni się jeszcze będą bić? Jak najdłużej, bardzo prosimy, jak najdłużej się bijcie. Ej, strzelamy do nich, nie możemy, tak? Nie możemy, bo później nalot, Ewela. Ej, i zrobimy, no rzucimy się po prostu na ziemię. Chociaż, ty masz ryby, 3? Tak. No to ty w strefie wygrasz to. Przy zamknięciu strefy ty zostaniesz i zaczniesz się leczyć rybami, dobra? Dobra, a ty zrzucisz na mnie nalot i przegramy. Nie, bo naloty się odpalą pod nami, dobra. A nie nad nami, więc my jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o naloty, chyba. Nie wiem, szczerze. Ja rzucę im naloty i oni mają... No widzowie, to się może udać. To się może udać, a dawno tak nie było, żeby się Skybase udał. I to za drugim podejściem. Nie było aż tak dużo prób, nie? No nie było aż tak dużo. Za pierwszym razem może też by się dało, gdyby tam Rafała nie porobiły typki. Ej, ostatni ludzie i oni nas szukają. Wyeliminowali się. Zaraz popatrzą do góry, chyba że są nieogarnięci. Mam nadzieję, że są. Tak, patrz co oni robią, widzą nas, dobra. Będą nas podwalać. Oni to zabudowują, więc Ewela, teraz musimy zrobić tak. Tak. Co za typy. Tak. Musimy... Mam te ściany, masz Rafał, 5 ścian. Tylko uważaj, żeby cię nie podwalili. Mam balony, mogę przeskoczyć w razie W. O nie. O nie, Ewela! Ewela, rzucam im naloty! Dawaj! Rzucam im naloty! Strzelam! Dmucha... Ej, działa balon, da się nadmuchać go. Ej, czemu te naloty się nie... Jest! Ło! Jaka dym, jaki dym! Dostał! O-o. O Jezus, porobił mnie Rafał! Dobra. I co z tego, że mam rybki? Ja miałam taką ciulową broń. No! Ojej, ja nie trafiłem. A ty tak wysoko spadłeś. No bo tu było ten... Było miejsce. Pięknie, pięknie! Wow. Wow. Ale drugie miejsce, także bardzo ładnie.